Jesteśmy po koncercie zespołu Fanfire. Jaka to była panowska publiczność? No myślę, że udało nam się troszeczkę ją przygotować i rozgrzać przed oddziałem zamkniętym, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Nie słyszymy! W ogóle! To jeszcze tu nie jeszcze! 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 Chyba nas przekonaliście, zobaczcie. Każdy koncert jest inny, każda publiczność jest inna i to jakby działa w dwie strony. Jeżeli publiczność daje od siebie energię, to my ją bierzemy i przekazujemy dalej, prawda? Także dzisiaj było naprawdę super, bardzo nam się podobało. Jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie. No i co, mam nadzieję, że więcej takich koncertów. Słuchajcie kochani, wszyscy dobrze się bawi. A moja lewa strona? A moja prawa? Zespół wspaniały z Bochni. Podobał się Państwu? Dzięki, dzięki, tak jest, jestem pod wrażeniem. Czy mamy go zaprosić już na przyszły rok? Gratulujemy wspaniałego występu i jestem pod wrażeniem, szczególnie ja, pan starosta wiedział, że taki wspaniały zespół mamy na ziemi boheńskiej, a jak ziemia boheńska, to jej łatanowie. Cieszymy się bardzo. Mówią, że się bardzo cieszą. A czym my się cieszymy? Dziękujemy! Prosimy bardzo! Ja to mówię stary, który lubi folklor, a w waszym wydaniu tutaj nie mogłem spokojnie stać. To znaczy się, że to jest prawda. Prawdę mówię? A tu zrozumiałem, że młodzież śpiewała. Dobrze zrozumiałem. Śpiewaj. Tylko, że młodzież czasem ma to w swoim wydaniu. Dziękujemy za tak liczne przybycie. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiejszego wieczoru się spotkamy. Cieszę się bardzo, że mimo tej pogody, która jakoś oszczędziła nas dzisiaj, tak licznie tutaj przybyliście. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich telewidzów portalu Moja Bochnia.